przyjechaliśmy pokazać właśnie software, który właśnie skończyliśmy, nasz własny Glaze, czyli technika dawnych mistrzów przeniesiona do rozwiązania cyfrowego i wszystko obudowaliśmy edukacją. 16 historycznych pigmentów, które możemy używać na przestrzeni malarskiej. Jesteśmy na becie, bo zajmujemy się edukacją. System edukacyjny, który znamy od ponad 200 lat, bardzo mocno ewoluował i się zmienił. Wprowadzamy coś, co nazywamy Disruption Education. Wierzymy w to, że nie ma takiego przedmiotu, którego dzieciaki musiałyby się uczyć wyłącznie na siedząco. Możemy sobie wybrać na początku, nie wiem, grę numer 1, to jest najprostsza. Przyjechaliśmy tutaj z naszym edukacyjnym robotem, który jest polskim startupem i jesteśmy na stoisku GovTech Poland. Co myślimy o becie? Fantastyczne miejsce, żeby zaprezentować produkt, szczególnie na tym etapie rozwoju. Spotykamy się z dystrybutorami, spotykamy się z konkurencją. Budujemy brand po prostu Polski jako miejsca, gdzie rozwijają się bardzo ciekawe pomysły w kontekście EdTechu. I udało nam się zdobyć nagrodę, którą była możliwość zaprezentowania się tutaj na targach w Londynie. Na BEC znaleźliśmy się jako jeden z 8 polskich startupów, który został wyróżniony w ramach konkursu organizowanego przez CRPK. GovTech Polska poszukuje startupy polskie, które chciałyby się zaprezentować tutaj na tej największej konferencji edukacyjnej na świecie. Przyjechaliśmy z grą edukacyjną do nauki matematyki dla dzieci w wieku 13-17 lat. We offer coding courses to children and teenagers, 7 to 18 years old. We offer them in a variety of 4 languages, Scratch, Python, C# and Minecraft. I'm a head of expansions of the Village Network. We are a network of nurseries, childcare, preschools. We empower mothers, we empower entrepreneurs to start their own centers and their own schools. The whole idea is to expose children to technology. But also seeing what are the trends out there. We see, for instance, the upcoming AI.